Witajcie! W dzisiejszym odcinku Wirtualnych Warsztatów Pracowni Nowych Doświadczeń. Dzisiaj zaprezentuję technikę malowania na szkle. Jest to rodzaj sztuki lub czynności mającej na celu dekorowanie przedmiotów użytkowych lub większych gabarytów. Aby ozdobić szklaną taflę, szkło najlepiej oczyścić i odtłuścić płynem do szyb. Aby zorganizować warsztat pracy, przygotujcie szklane elementy wyposażenia. Słoiki, talerze, butelki, wazony, szyby. Okazuje się, że najpraktyczniejsza jest jednak szklana antyrama. Stół zabezpieczcie folią lub ceratą. Na dokładne obrysowanie wzoru najlepiej wybrać jak najdrobniejszy pędzel lub pisak ścieralny. Warto mieć przy sobie papierowy ręcznik, szmatkę i wykałaczkę, która przyda się przy zeskrobywaniu zeschniętej już farby. Do malowania nadają się różne farby. Można używać oczywiście akrylowych. Bardzo przydatne są konturówki z aplikatorami. Aby przenieść wzór na szkło, możemy skorzystać z możliwości kopiowania wzoru, podklejając go od spodu. Innym sposobem jest również obrysowanie wzoru za pomocą kalki. Do wykonania ciekawych wzorów warto wykorzystać patyczki higieniczne, paciki lub gąbeczki. Kolory farb mieszamy bezpośrednio na szkle lub na palecie. Gotowe prace mogą mieć różne kształty. Efekt nie ściera się łatwo i jest praktyczny w codziennym stosowaniu. A tu widzimy gotowe prace. Praca wygląda wyraźnie, jeśli podkleimy ją od spodu białą kartką papieru.
Stwórzcie własne projekty i szablony. Wachlarz możliwości twórczych jest nieograniczony. Tutaj mamy talerzyki, gdzie namalowany wzór został następnie włożony do specjalnie przeznaczonego do tego pieca, wypalony w wysokiej temperaturze i powstał fuzingowy talerzyk. Ale to już inna technika, zapraszam na zajęcia stacjonarne. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i życzę miłej zabawy.